Dzisiaj jest 1 listopada, a miałam lipca powiedzieć. Idziemy z Zosią na spacer. Ja mam łopaskę, łocieplacz, bo wieje. Ogólnie ładnie, ale wieje. No. Podejrzewam, że nawet jeśli cokolwiek będę mówić, to i tak będzie zagłuszone przez szum, także może jak zejdziemy niżej nad rzekę, idziemy zobaczyć, czy jest wysoka woda. Czy jest wysoka woda, tak. Także, no, idziemy, bo padało, wczoraj padało, całą noc, cały dzień, także może jest dużo wody. Hej, bateria mi siada, także dużo nie nagrywam, chyba że telefonem. Ogólnie jest, o, dużo wody. Lubię w tą stronę patrzeć na rzekę, w drugą stronę mam miasto, a tutaj właśnie tylko drzewa. No, także tak, jest dużo wody. Chciałabym do Was coś więcej pogadać, no ale co? Bateria słaba, wiatr wieje. Zosia zadowolona? No, także tyle, dzięki. W aparacie mi bateria padła całkowicie. Taką ścieżką sobie podążam. Pewnie będzie źle widać, bo pod słońce. A tu rzeka. Piękne to słońce. Ale wieje. Jak to mówią? Jakby się ktoś powiesił. O, tutaj jest rzeka w drugą stronę. Jest wysoka woda. No, noc i dzień padało. No. Cześć! Heja! Heja! Nigdy nie wiem, jak je ubrać. Nigdy. No, daj tu. Nie, dam ci telefonu. No. Słonesio. Pięknie dzisiaj jest. Jak ty powoli siednie. Tak.
No idziemy, chodź. Dasz rączkę? Tu i tam biegniemy, tak? Nie, tu jeszcze nie. Tu jeszcze nie. Tam biegniemy, do tych żółtych listków. No. Do tych żółtych listków biegnij, tak. No, idziemy. Ej, idziemy. Tak, tutaj. O, wstawamy. No. Tak. Zosia! Ej! Ziofa! Tak! Piękne niebo. Jest około w pół do piątej. Tutaj dużo nie widać, ale bo tam za krzaczorami, ale jest śliczne. Tak na różowo podświetlone. Tam trochę też, ale tutaj, gdzie jest na zachodzie. Uwielbiam takie widoki, ale ładnie. Przyjemnie. Hej, witajcie. 100 lat. Ja właśnie wracam z badania krwi. No i jadę do domu i powiem wam tak, jest piękny zachód słońca. Jest i powiem, no jest piękny. Jadę do mojego dzieciątka i ten vlog, film, nagranie, nie wiem, włożę wam kilka urywków takich ze spacerów i tak dalej, żeby wam udowodnić, że Wielka Brytania nie zawsze jest szara, bura i ponura i deszczowa. A badania krwi robiłam tak ogólnie, bo taką mam ostatnio niemoc, nawet nie niemoc, ja po prostu mam lenia. I to takiego okropnego, że aż mi źle z tym. I tak sobie pomyślałam, że zbadam sobie tarczycę i różne inne sprawy, żeby sprawdzić, co tam się dzieje. I zobaczymy, co przyjdzie w tych wynikach. Bo może to być zwykłe przesilenie jesienne, ale kurczę, żeby aż tak długo? Nie wiem. Także sprawdzimy, co to będzie i miejmy nadzieję, że będzie, znajdą jakiś powód, albo że nie wiem, że po prostu jestem zdrowa, a mam zarąbistego lenia i potrzebuję kopa na dupę, żeby mnie coś ruszyło. Tak czy siak, dobrze jest sobie sprawdzić czasem, czy się nie ma jakichś tych ukrytych chorób. No. A teraz jadę gotowa, ale nawet nie wiem, co zgotować na obiad. O Boże, ale tam piękne słońce. Nawet tego nie nagram, bo jadę.
jest dosyć duży korek i trzeba się trochę jakby skupić na jeździe. No więc, tak czy inaczej, długo mnie nie było. Długo mnie nie było, tak wygląda wschód. Nie wiem, czy nagrałam. Nie wschód, zachód, co ja gadam. No nie było mnie przede wszystkim dlatego, że mam takiego lenia, no niby coś miałam nagrane, nie chciało mi się tego w ogóle składać i tak wstaję rano, robię codziennie to samo, to co muszę i... No i nie wiem. Gdzie tak dziwnie wyglądam? Nieważne. Także mam nadzieję, że Wam się będą podobały urywki. Te, co gdzieś tam nagrałam. Z reguły jest to nagrywane telefonem. Także pewnie i jakość będzie dźwięku taka se. Ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Także miłego oglądania i no... Trzymajcie kciuki, żebym odzyskała moc.